2 do 1 dla Feliczanki. Po bramkach Wojciecha Lisowskiego i Tomasza Mikołajczaka dla Wisły Płock bramkę zdobył Arkadiusz Reca i z nami na konferencji są trenerzy obydwóch zespołów. Ze strony Wisły Płock pan Marcin Kaczmarek, ze strony Feliczanki pan Maciej Bartoszek i o głos najpierw poproszę trenera gości. Przegraliśmy pierwszy mecz w tym roku. Szkoda, że w takich okolicznościach, bo uważam, że mój zespół dzisiaj zdecydowanie nie zasłużył na porażkę. No ale cóż, trzeba przyjąć ten wynik i zrobić wszystko, żeby te punkty odrobić za tydzień w głowę. Dziękuję. I o głos poproszę Macieja Bartoszka. No co, no ja mówię, gdzieś paradoksalnie. Zespół kolegi przegrał pierwszy, my wygraliśmy. W każdym razie ja przede wszystkim chciałem pogratulować zawodnikom tego, że już w trzecim spotkaniu walczymy o pełną górę. Walczymy konsekwentnie w każdym meczu o zwycięstwo. I tak jak w poprzednich meczach byliśmy lepszym zespołem, tak samo uważam, że dzisiaj na pewno nie mieliśmy gorszym drużynom. Tak się dzieje, bo my dzisiaj strzeliliśmy o tą jedną bramkę więcej. Mamy 3 punkty i z tego się bardzo cieszymy. Gratuluję swoim chłopakom jeszcze raz postawy. Dziękuję bardzo serdecznie kibicom, bo takie wsparcie właśnie nam chodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie? Maciej Wiązek, Rzecznik Prasowy Wisły. Ja chciałem zapytać jedną sytuację. W samej końcówce meczu nasi zawodnicy, pewnie Marcin wiesz, protestowali bardzo w kilku, no tak jakby, nie wiem, z trybą ciężko ocenić, o co chodziło, też, bo że oni są wszyscy wyrażeni na inter polukarnym, czy jakiś fal, no nie wiem. Co to była sytuacja? Bo już na pewno z tobą rozmawiali o tej sytuacji. Powiedziałem na gorąco do kamer i podkreślam, że nie będę tej konkretnej sytuacji komentował. Po prostu sędziowanie było dzisiaj nieudolne. I na tym bym zakończył, bo po prostu szkoda się denerwować, a można wszystko powiedzieć, a niepotrzebnie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Takich nie ma. To dziękuję i do zobaczenia za tydzień.